Witam serdecznie, a moim Państwa gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, socjolożka, politolożka, była ambasadorka Polski w Federacji Rosyjskiej, była podsekretarz stanu w MSZ, nieodmiennie ekspertka do spraw Europy Wschodniej, a obecnie także m.in. członkini zarządu Instytutu Strategii 2050, działającego przy ruchu Polska 2050 i każdy z tych tytułów jest ważny, dlatego wszystkie łącznie z feminatywami je wymieniłem. Zacznę od takiego pytania, pani ambasador. Podoba się pani decyzja, ta dzisiejsza decyzja TSUE? Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Tutaj nie ma co oceniać decyzji pod kątem, czy ona mi się podoba, czy ona mi się nie podoba, bo taka decyzja nie służy do podobania się czy niepodobania, tylko do zrozumienia, co ona dla Polski oznacza, z czego się ta decyzja wzięła i jak państwo polskie powinno się do tej sytuacji ustosunkować. I teraz ta decyzja po pierwsze nie jest żadnym zaskoczeniem. Sam rząd polski wiedział i w pewnym sensie chciał, żeby TSUE orzekło w sprawie mechanizmu. Może były oczekiwania, że to orzeczenie pójdzie w innym kierunku, ale ono jednak poszło w takim, jak się oczekuje, że jakieś ciało się ma wypowiedzieć, to może się ono wypowiedzieć wbrew oczekiwaniom rządu i tak się stało. Przyczyną w ogóle całej tej sytuacji są problemy z polską praworządnością i tak zwane reformy w obszarze sądownictwa, które przez ostatnie lata były w Polsce prowadzone. Panie ambasador, które dzisiaj nas doprowadziły do kolizji z Komisją Europejską i z Unią Europejską. Ale na ten zarzut Prawo i Sprawiedliwość czy politycy koalicji rządzącej odpowiadają bardzo prosto. To nie jest nasz problem. To jest problem tego, że TSUE czy Unia Europejska poszerza swoje kompetencje ponad miarę, ponad traktaty, zabiera kolejne elementy suwerenności. To są bardzo mocne zarzuty i one padają także teraz, chociaż można było odnieść w ostatnich dniach takie wrażenie, że koalicja rządząca troszeczkę się ze starcia usuwa, że trochę próbuje jednak uciec od tych zarzutów, tak żeby te pieniądze wziąć. Po pierwsze, ja się zaraz odniosę do tego argumentu, ale chciałabym zwrócić uwagę, że choć dzisiaj jest dyskutowana przede wszystkim ta decyzja TSUE, to największe pieniądze, jakie dzisiaj obywatele polscy tracą i które mogłyby dzisiaj być w Polsce i przeznaczane na rozwój naszego kraju, to są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i Polska już nie dostała zaliczki na ten plan odbudowy, a także kary za Turów, które płaciliśmy i które zostały nam naliczone i które musimy spłacić. Także widać, że to nie jest jakby jeden kierunek, w którym mamy problem, tylko te problemy są w szeregu obszarach i tak się składa, że jest tylko jeden kraj w Unii Europejskiej, który z pieniędzmi unijnymi ma podobne problemy jak Polska i to są Węgry. No i na to politycy PiS-u odpowiadają. Unia się właśnie na nas dlaczegoś uwzięła i tylko wobec nas poszerza te kompetencje, a wszystkie inne kraje uważają, że jest w porządku, no jest mało przekonywujące. No, z drugiej strony politycy Prawa i Sprawiedliwości powiedzą w ten sposób, jest przekonujący, dlatego że tylko Polska i Węgry prowadzą tak autonomiczną, tak własną, tak odrębną, budującą na właśnie poczuciu własnej wartości politykę. Pozostałe kraje albo są wielkie, w związku z tym narzucają swoją wolę tym mniejszym, albo się podporządkowały. No tutaj można powiedzieć, ale właściwie na czym ta odrębność i ta suwerenność ma polegać, bo wielkimi słowami można obudować każdą bardzo przyziemną realność i za tymi wielkimi słowami o suwerenności i jakiejś odrębności kryje się fakt, w którym mamy sądownictwo coraz bardziej zależne od polityków i coraz mniej wydajne, bo gdyby to było tak, że w wyniku tej reformy ludzie mają lepszy dostęp do sądów, procesy idą sprawniej, mamy większy, lepiej działający i sprawniejszy system sądowniczy, to można by powiedzieć, rzeczywiście były jakieś ramy europejskie, zostały odsunięte i system sądowniczy w Polsce działa dzisiaj lepiej, ale on działa dużo gorzej niż działał przed tym, nawet z perspektywy po prostu ilości rozpatrzonych spraw, czasu, jaki trzeba na te sprawy czekać, więc na czym właściwie polega ta odrębność
oszczędność i kto jest jej beneficjentem, jeżeli system działa gorzej, a na dodatek weszliśmy w kolizję z Unią Europejską i obywatele polscy nie dostają pieniędzy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, no polega na tym, że sami mamy prawo budować własny system prawny, a w efekcie tego... Ale po co? Jaka jest korzyść dla Polaka z tego? No ja bym zadała takie pytanie. Bo jeżeli własny i Unia nam stawia jakieś bariery, to znaczy, że coś dobrego się stało dla polskiego obywatela. Gdzie jest ta korzyść polskiego? Panie ambasador, odpowiedź jest... Trochę się czuję teraz jak rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości. To nie jest moja ulubiona rola, ale odpowiedź jest taka. No udało się, zdaniem ministra sprawiedliwości, trochę oczyścić system ze złych sędziów, z tak zwanych komunistycznych pozostałości. No i dzięki temu on, jak w końcu zacznie w pełni normalnie działać, jak Unia przestanie nam rzucać kłody pod nogi, będzie po prostu lepszy. Zwracam uwagę, że można tutaj formułować zarzuty, nie mówię, że zasadne wobec Unii, że są blokowane pewne środki wobec Polski. Natomiast Unia nie, na dzisiaj nie ma wpływu, formułuje pewne oczekiwania, ale w żadnym razie nie jest odpowiedzialna za to, jak funkcjonuje system sądowniczy. I teraz można mówić o tym, że takich czy złych ludzi odsunęliśmy, że jest jakieś oczyszczenie, ale ja bym ciągle ponawiała to pytanie od strony efektów dla obywatela, a tu są bardzo twarde statystyki, które mówią mniej spraw, dłużej trzeba czekać na te sprawy, jest bardzo wysoki poziom frustracji wśród urzędników, nie mówię już o sędziach, bo wiem jak Prawo i Sprawiedliwość się o nich wypowiada, ale wśród urzędników tego całego systemu, którzy bardzo mało zarabiają, były liczne protesty tych zresztą pracowników sądów, którzy także narzekają na ogromną biurokrację, straszliwy chaos, źle działający system sprawiedliwości. Panie ambasador, ale ludzie odpowiadają w ten sposób. Więc ludzie odpowiadają w ten sposób. Ta polityka miałaby służyć, oparta na wielkich słowach, nie ma pieniędzy, nie ma dobrego systemu sprawiedliwości efektywnego dla ludzi, to po co komu, no mówiąc tak już tym, że samym językiem, taka odrębność, która wszystkim wychodzi na niekorzyść. No choćby po to, żeby właśnie zrobić porządek z sądami, akurat sędziowie i pracownicy sądów to nie jest najbardziej lubiana grupa społeczna w Polsce, to także wychodzi z badań. Ale ja mówię tutaj przez pryzmat obywatela. No, dla obywatela to jest zarzut do sądów, a nie do ministra. Pracownicy sądów to też są obywatele i też im się godna praca należy w dobrych warunkach. Niemniej patrzę przede wszystkim przez pryzmat obywatela. Jak ktoś mówi, robię porządek, to ja bym chciała ten porządek widzieć. Panie ambasador, krótszy czas oczekiwania. Na koniec tej części mam tylko jedno pytanie jeszcze, takie leninowskie pytanie. Co działać w takim razie w tej sytuacji? To znaczy, co ma zrobić polski rząd? Przede wszystkim wycofać się z tych zmian, które tego systemu nie poprawiły, tylko go pogorszyły i doprowadziły do sytuacji. I wtedy będzie mieć pieniądze? To jeszcze nie jest wystarczająco, ale które doprowadziły do tego, że dzisiaj polscy obywatele nie mogą korzystać z pieniędzy rozwojowych bardzo nam potrzebnych. I tym wnioskiem musimy skończyć tą część w radiu. Pani ambasador, żegnamy słuchaczy Radia RMF, ale pozostajemy na stronach internetowych RMF24 w radiu internetowym, a także na naszych stronach w mediach społecznościowych. Przypomnę, naszym gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej. Panie ambasador, to kontynuujemy. Co działać w takim razie? Znaczy wycofać się i będą pieniądze? Powiedziała pani, że nie tak od razu, że trzeba czekać jeszcze. Ja powiedziałam, że w pierwszym kroku trzeba wycofać złe zmiany, które zostały zrobione i odblokować te pieniądze, ale to jest dopiero pieniądze, które są potrzebne przecież nie na rozwój akurat systemu sądowniczego, tylko na energetyczną transformację, na inwestycje w całym kraju, no na mnóstwo rzeczy, na to, żeby Polskę pchnąć do przodu rozwojowo. Natomiast w drugim kroku potrzebna jest reforma systemu sprawiedliwości, reforma, która nie jest powrotem do 2015 roku, czyli czasów sprzed Prawa i Sprawiedliwości, ale reforma, która doprowadzi do tego, że wreszcie będzie krótsze oczekiwanie na sprawy sądowe, będzie łatwiejszy dla obywatela dostęp do sądów. To jest usługa publiczna. Na sądy trzeba patrzeć jak na usługę publiczną, którą obywatele dostają w najwyższej jakości, a więc łatwą, dostępną, szybko działającą, a nie latami ludzie muszą czekać na uzyskanie
pieniędzy od jakichś kontrahentów nieuczciwych, biznesowych, na uzyskanie rozwodu, no bo to też się dzieje, na procesy w sprawach dziedziczenia. No mnóstwo to są sprawy życiowe. Panie ambasador, zostawmy, bo tym o tym, że mamy mieć szybko działające sądy, to wszyscy mówią od lat i nic się nie zmienia, jest tylko gorzej. Ale przejdźmy do Rosji i do Ukrainy. Panie ambasador, wejdą czy nie wejdą? To jest takie pytanie, które pewnie w tej chwili zadaje sobie bardzo wielu słuchaczy Radia RMF. Wejdą czy nie wejdą? To jest pytanie, które zadają sobie słuchacze, wszyscy sobie zadają w całej Europie. I to jest pytanie, na które oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo odpowiedź na to zależy od decyzji, no w praktyce prawie że jedynego człowieka, czyli Władimira Putina, który dzisiaj gra tą eskalacją wobec Ukrainy. I teraz cele Rosji i cele Putina są takie, żeby podzielić Zachód, osłabić Europę, osłabić, totalnie zdestabilizować Ukrainę i rozszerzyć maksymalnie rosyjskie wpływy. To już tak w skrócie piorunującym. Jeżeli on te cele uzna, że może osiągnąć bez wojny i że krok po kroku posuwa się w tym kierunku bez wojny, to jestem przekonana, że woli to realizować bez wojny, bo wojna jest kosztowna dla Rosji, kosztowna ekonomicznie, kosztowna politycznie i dużo lepiej robić to samym zagrożeniem wojennym. Panie ambasador, w takim razie to zadajmy sobie to pytanie, bo pani powiedziała, jakie są jego cele i że jeśli te cele osiągnie bez wojny, to nie będzie wojny. A zatem osiąga te cele? Czy wręcz przeciwnie, bo no, powiedziałbym, komentatorzy są podzieleni w tej sprawie. Jedni mówią, Zachód mówi jednym głosem, no pojawiają się jakieś tam odpryski takie mniej ostre, ale generalnie rzeczywiście przywódcy europejscy, także zachodni mówią jednym głosem. Więc osiąga czy nie osiąga te cele? Tu jest taka pokusa, że na proste pytanie jest prosta, jednoznaczna odpowiedź, a tymczasem ta odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo Putin coś osiąga, a czegoś nie osiąga, a gdzieś się po prostu cofa. Co osiągnął? Osiągnął uwagę całej Europy i całego świata zachodniego i to było dla niego ważne, że nie jest w żadnej izolacji, po prostu wszyscy teraz jeżdżą do Moskwy i Putin siada do stołu. Długiego bardzo stołu. I tylko sobie może zażyczyć i to jest dla niego ważne, dlatego że to buduje w jego przekonaniu jego prestiż i prestiż Federacji Rosyjskiej. Co traci? No niewątpliwie traci paradoksalnie Ukrainę. Z każdym dniem coraz bardziej społeczeństwo ukraińskie odsuwa się od Rosji, buduje swoją własną, odrębną ukraińską tożsamość. Natomiast jeśli chodzi o te główne żądania Putina wobec Zachodu, żeby odpuścić Ukrainę i uznać ją za rosyjską strefę wpływów, co więcej, żeby odpuścić też nasz region i uznać nasz region za strefę buforową, to na to zgody nie ma i przy różnych niuansach i różnicach i podziałach w ramach Zachodu na razie stanowisko jest jednoznaczne i powiedziałabym naprawdę spójne. Spójniejsze niż prawdopodobnie Putin się spodziewał. Jeśli chodzi o Polskę czy o kraje nadbałtyckie, ale już jeśli chodzi o Ukrainę, no to można odnieść takie wrażenie, że uzyskał taką mocną deklarację, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, nie wejdzie do NATO. Może nie tak bardzo mocną, ale ta deklaracja się pojawia w rozmaitych miejscach. Pojawiła się też sugestia finlandyzacji Ukrainy, czyli wprowadzenia jej na stałe w taki status państwa neutralnego. Ja nie do końca widzę to tak. Jeśli chodzi o tę finlandyzację, to Macron zaprzeczył, że to padło w tym kontekście, jak potem media to powtarzały. Czy padło, czy nie padło, ale ważne, że zaprzeczył. Tak. I nie było jednoznacznej, oficjalnej wypowiedzi nikogo, ani ze Stanów Zjednoczonych, mówię tu o prezydencie, o najwyższych urzędnikach, ani żadnego na piśmie stanowiska, gdzie NATO mówi, nie przyjmiemy Ukrainy. Tego nie było. Są różne spekulacje dziennikarzy, są podejrzenia, że gdzieś ktoś to powiedział, ale nigdzie na papierze, czarno na białym, ani w ważnej wypowiedzi ważnego lidera zachodniego, natowskiego czy unijnego, takie sformułowanie nie padło i to się liczy. Zatem mówi pani, że on nie osiąga swoich celów. Znaczy, no ma uwagę, ale tych celów strategicznych, które przed sobą postawił, czyli no, poszerzania strefy wpływów. Odbudowy tego, co zniszczyła największa tragedia XX wieku według właśnie prezydenta Putina, czyli rozpadu Związku Sowieckiego, to tego celu nie osiąga, więc może jednak wojna.
na razie nie osiąga, ale też trzeba rozumieć, że to jest proces. Jeszcze jednym elementem, który niestety w jakimś tam stopniu jest osiągany, to jest destabilizacja sytuacji w Ukrainie. I znowu, Ukraina jest dużo bardziej stabilna niż można się było spodziewać i niż to wieszczył sam Putin i władze rosyjskie. Niemniej widać pewne wahania inwestorów. To się jednak wszystko bardzo odbija na sytuacji ekonomicznej i politycznej oraz całego takiej wizerunkowej wokół Ukrainy i to też jest jakiś cel, który niestety Putin osiąga. I ta kalkulacja, czy to, co już osiągnął, jest dla niego wystarczające, czy też chce osiągnąć szybko więcej i w tym celu jest gotów rozpętać wojnę, czy też liczy, że dalszą eskalacją, wojną psychologiczną, dezinformacją, wojną w cyberprzestrzeni, bo to wszystko są rzeczy, które się dzieją, osiągnie więcej. Też taką sytuacją, że grozi tą wojną, zmęczy opinię publiczną zachodnią, która w pewnym momencie straci czujność i ostatecznie odpuści. Tu mogą być bardzo różne scenariusze, które doprowadzą Putina ostatecznie do decyzji, czy wojować, czy nie wojować, ale też warto pamiętać, że wojna tak naprawdę trwa. Ona jest po prostu w takiej cichszej fazie i wojna, jeżeli by miała być, też może mieć różne warianty. Najmniej prawdopodobny jest wariant całościowy, a jeżeli, w moim przekonaniu, jeżeli już jakaś eskalacja, to raczej w obszarze tych pseudo-republik Ługańskiej, Donieckiej, tak zwanych republik ludowych, czyli protektoratów rosyjskich tak naprawdę i w obszarze wschodniej Ukrainy, jeżeli już miałoby dojść do eskalacji. Panie ambasador, dzisiaj media rosyjskie informowały o tym, że znaleziono, bardzo szeroko informowały, że znaleziono groby masowe rzekomych ofiar nalotów ukraińskich i ostrzału ukraińskiego właśnie w tych republikach samozwańczych. Także Duma zwróciła się do Putina o uznanie i przyjęcie ich, więc można powiedzieć, no te kroki się już realizują. Putin jeszcze nie odpowiedział na apel Dumy, to też trzeba uczciwie powiedzieć, ale jakaś faza propagandowa, jakaś faza informacyjna w tej kwestii trwa. Ona jest raczej skierowana do wewnątrz Rosji, to znaczy media zachodnie nie powtarzały tej informacji o masowych grobach ofiar ostrzału ukraińskiego, no ale w mediach rosyjskich one są. Mamy do czynienia, tak jak powiedziałam, z wojną, która trwa. Ona się odbywa w wymiarze militarnym i to są protektoraty rosyjskie, tam przecież cały czas w takiej w stanie wojny Ukraina z Rosją jest. Mamy cały czas do czynienia z rosyjską wojną dezinformacyjną, wojną w cyberprzestrzeni, były przecież ataki na strony rządowe Ukrainy wczoraj w bardzo dużej skali i mamy oczywiście do czynienia z rosyjską propagandą skierowaną i na zewnątrz i do wewnątrz, propagandą, która ma przygotować społeczeństwo rosyjskie ewentualnie do eskalacji, ale też wytłumaczyć społeczeństwu rosyjskiemu, co się tak naprawdę dzieje. I to jest ciągłe tłumaczenie, że winę za tę eskalację tak naprawdę ponoszą Stany Zjednoczone, Zachód, że Rosja się broni, że Rosja jest tu w pozycji jak najbardziej słusznej, a agresorem jest Zachód. I gdyby doszło do eskalacji, to nigdy nie zostanie powiedziane ze strony rosyjskiej, że Rosja zaatakowała, tylko to zawsze będzie operacja obronna lub w obronie jakichś pokrzywdzonych ludzi, czy zabitych, czy prześladowanych. I to jest ciągle przygotowanie propagandowe do zarówno tłumaczące dzisiejsze działania, jak i do ewentualnych działań eskalacyjnych w przyszłości. Panie ambasador, dzisiaj także na Ukrainie jest Dzień Jedności, więc można powiedzieć, że akurat tego celu, czyli podziału Ukrainy na tą rosyjskojęzyczną, bo przecież nie wszystkie części rosyjskojęzyczne są po tej stronie republik ludowych, tych już oderwanych od Ukrainy, przynajmniej de facto, chociaż oczywiście nie de jure. Natomiast no, widać wyraźnie, że akurat Ukraina się jednoczy bardzo mocno, to znaczy ten proces budowania takiej nowej tożsamości ukraińskiej na skutek działań wieloletnich, bo to przecież nie tylko teraz się działo, tej wojny wywołanej kilka lat już temu, się pogłębia, a nie osłabia. Ukraina dostała jeszcze autokefalię od Patriarchatu Konstantynopola, co też nie jest bez znaczenia. My czasem w Polsce zapominamy o takich elementach religijnych geopolityki. No i to wszystko powoduje, że Ukraina się wzmacnia. Nawet gdyby ją Putin zaatakował, to będzie mu dużo trudniej teraz niż kilka lat temu jeszcze.
I to jest jedna z takich podstawowych porażek Rosji w całej tej agresywnej polityce wobec Ukrainy, że dążąc do przejęcia ponownego Ukrainy i włączenia jej do rosyjskiej strefy wpływów, w istocie Putin tę Ukrainę od Rosji odpycha w bardzo wielu wymiarach. Ukraina zaatakowana przez Rosję dąży do tego, żeby stać się częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale że dąży politycznie, nie jest aż tak istotne, jak to zmiana na poziomie opinii publicznej. Jeszcze kilka lat temu tylko mniejszość społeczeństwa ukraińskiego popierała ideę dołączenia do NATO. Dzisiaj to już jest większość, to jest około 60%. Tak samo zaczyna w dużo większym stopniu być obecny język ukraiński, tożsamość ukraińska, taka świadomość własnej, spójnej tożsamości narodowej. Jeśli spojrzymy na wymiar ekonomiczny, również Ukraina w coraz większym stopniu jest związana z Unią Europejską, a coraz mniej z Rosją. Także ta agresja rosyjska powoduje oddalenie w bardzo wielu wymiarach Ukrainy od Rosji, ale też widzenie Ukrainy jako państwa takiego totalnie jednolitego, gdzie nie ma wewnętrznych podziałów, gdzie nie ma jednak w jakichś grupach społecznych sentymentu pozytywnego wobec Rosji, no byłoby jednak ogromnym uproszczeniem, bo ten sentyment jest, są obszary rosyjskojęzyczne na wschodzie, częściowo też w centralnej Ukrainie, gdzie ludzie patrzą, dosyć dwuznacznie postrzegają to, co się dzieje. Są też bardzo krytyczni wobec rządu ukraińskiego i niestety wojna odbiła się bardzo negatywnie na gospodarce ukraińskiej i na stabilności także ekonomicznej państwa ukraińskiego. To jest jednak niezwykle trudne rozwijać się i funkcjonować w warunkach permanentnego militarnego zagrożenia. To się odbija na jakości życia ludzi i oczywiście budzi frustrację, budzi niezadowolenie, budzi wewnętrzne podziały polityczne wewnątrz Ukrainy. Także Pani ta ambasador, sytuacja jest skomplikowana. Ale z drugiej strony, jak się obserwuje, a Ukraińcy akurat to obserwują, szczególnie ci mieszkający w pobliżu owych republik ludowych, jak tam wygląda życie, no to ono wygląda jednak gorzej niż na Ukrainie, nawet w tych najbiedniejszych regionach, i to wcale nie polepszyło sytuacji mieszkańców, choćby Doniecka, to, że przejęła ich, no de facto to przejęła ich Rosja. Tak, na pewno zdecydowana większość Ukraińców nie chce wojny. Mogą mieć różne widzenie, kto do końca jest za tę wojnę odpowiedzialny, choć w zdecydowanej większości winią Rosję, ale mogą też, są takie osoby i część opinii publicznej, która ma takie ambiwalentne rozumienie tej sytuacji. Niemniej jest jasność, że wojna jest złem, to co się stało w tych obszarach, które dzisiaj tworzą Doniecką, tak zwaną Doniecką i Ługańską Republiki Ludowe, jest, no to są fatalne, kryminalne reżimy, gdzie ludziom się żyje bardzo źle. Większość, bardzo dużo ludzi stamtąd wyjechało. Ci, co zostali, właściwie nie mogą liczyć na żadne usługi publiczne, opiekę medyczną, na podstawowy poziom bezpieczeństwa. Nic właściwie. Jakość życia tam jest fatalna i większość Ukraińców o tym wie. I oczywiście nie życzy sobie takiego losu dla siebie. Panie ambasador, i na koniec tej części takie pytanie. Co chwila słyszymy nowe daty. 14, teraz 16, teraz następne daty. One padają bardzo często z ust bardzo poważnych urzędników amerykańskich czy brytyjskich, czy jest to odwołanie do służb specjalnych, które te informacje podają. Czy mamy traktować te daty poważnie, mówiąc inaczej, czy rzeczywiście ta wojna może wybuchnąć w najbliższych dniach czy godzinach? Taki scenariusz wybuchu wojny nie może być wykluczony. Ale musimy zdawać sobie sprawę, że ze strony rosyjskiej mamy do czynienia z wojną psychologiczną także. Sam proces eskalacji, taki proces, mówiąc kolokwialnie, szarpania nerwów, też jest elementem rosyjskiej gry, bo zmierza to z jednej strony do destabilizacji sytuacji w Ukrainie, o czym już mówiłam, a z drugiej strony do takiego znieczulenia Zachodu, bo po iluś takich datach wreszcie wszyscy już uznają, że to jest nowa normalność i przestaną na to
zwracać uwagę i być może to także może być wliczone w jakąś rosyjską kalkulację. A zatem kończymy wnioskiem, pani ambasador, niestety muszę skończyć, kończymy wnioskiem, że wiemy, że niewiele wiemy na temat planów Putina, bo oczywiście o samej sytuacji wiemy bardzo dużo. Może wiemy trochę o planach Putina, ale te plany mogą z chwili na chwilę ulegać zmianie. Tak, to jest człowiek, który rzeczywiście zmienia. Ale nie panikować. Bądźmy czujni, nie panikujmy. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasadorka Polski w Federacji Rosyjskiej, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.